Zaraz się spotkamy, musimy obgadać pewien temat. No właśnie, właśnie. Dokładnie tak jak mówisz. Cena Doki. Dobrze, Blas, dobrze. Bądź tam, gdzie znaleźliśmy pierwszy termit. Czy ty w ogóle pamiętasz, o czym ja mówię? Wiem, no na dokach to jest, tam w tym pomieszczeniu do góry. Sigma, dobra. Calling. A ktoś tu strzela? Grzanie jest? No chyba jest, bo nie wiem, ja już dostałem tego, kulkę w samochód. Nie gadaj! Zaraz będę. Wjechałem do środka, nie? Zaraz będę. Mija, ty, bo sprawa jest pilna. Witam, Erwin Knuckles. Cudownie, panie Erwinie, musimy się spotkać, to jest pilne, serio. Dobra. Gdzie? Dobra. Spotkajmy się tam, gdzie pierwszy termit się robiło. No. Mija, musisz się dowiedzieć, gdzie się robiło termit. Słuchaj, musisz się dowiedzieć, no ja się ciebie pytam. No to Mija, musisz pytać ludzi, grzechu wie. Grzechu wie. Nie przeklinaj. Dobra. I Blush z lokalizacją. Ej, dobra, gdzie jest Blush? A, bo on tutaj. Dobra, czy ja muszę w sumie jak Jeeps każe, jak Bozia przykazała. I patrz, i Blush wie, gdzie to jest. Blushki, no. Proszę. Blasze, nie wiem, gdzie ty jesteś. Tam, gdzie się termin robi. Do góry. Chodzisz do środka, schodami. Dobra, jasne, wszystko wiem, dzięki. Dobra, 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 dobra. On po prostu wszedł dookoła. A czemu jestem bez koszulki? Mhm. Gdzie ty, jesteś? Czekam na ciebie, ty się chłopie. Ja, daj mi chwilę. Jest i on. Widzisz? Trafiłem. Cześć. Ty, do ciebie też nawalał ktoś, jak przejeżdżałeś, bo do mnie tak. Nie, to był mój ochroniarz. Mów, Blasz, co się dzieje. Czemu chciał mnie ściągnąć swój ochroniarz od tego, zacznijmy? Siadaj tutaj do komputera, proszę. Do komputera. Tak. Słuchaj. Ja chciałem z tobą porozmawiać poważnie, nie? Mhm. Słuchaj. Robimy termit i zaczynamy flekę. Dzwoń po ekipę. Ale termit nie był potrzebny do fleki. Nie wkładamy termitu do doniczki. Zapamiętaj. Termit nie wkłada się do doniczki. Potrzebujemy co innego. Trzeba napierać grup Sixa. Od 8 do 4 rano siedzimy na plaży, uwaga osób, na Wespucci. Nawalamy zmiany, grillujemy. Będą w jazdę, ale się tam trzymamy. Inni też będą nas napierać. Ale się trzymamy i gra tam robimy się. Lecimy. I codziennie walnimy grup Sixa przez 3 dni. I wtedy. I wtedy. Później łączymy kolorki penów. Kolorki penów jest. 4 są kolorki penów. Tak zrobimy. Co tam, Blasz? Słuchaj, nie, fajnie, nie? Ogólnie chciałbym pogadać o tego, o zaufaniu, nie? Bo wiesz, ostatnio nie wyszło, ale ja mam super plan, wymyśliłem sobie. Okej. Okay. Nie? Robimy 3 dni nierozumiewania się na siebie, nie? Jakby taki 3-dniowy okres trumny. Okej, okej, okej. W ciągu 3 dni ja nie rozumiem się na ciebie, ani ty nie rozumiesz się na mnie, to wtedy jakby... Mija, daj mi 3,5 minuty. I tak wiesz, 3 Blasz, dni robimy... przez 3 dni i nawet i krowa pierdnie. Wiesz, o co chodzi? Tak, ale słuchaj, bo zasada 3 dni. Jak ty się rozumiesz, albo ja się rozumiem, to zaczynamy od nowa. I co to ma, jaki to ma sens? No bo po 3 dniach niby już wiesz, już jest git wtedy. A, że zapominamy, Pan Bóg zmartwychwstał. Tak, 3 dni. 3 dni i zapominamy, dobra. Jest git. Ale 3 dni nie możemy się na siebie rozumieć, bo jak nie, się no, rozumiemy, to się resetuje. Spoko, nie? Układ. Dobra. Blasz, posłuchaj, powiem ci, co dzisiaj robimy. No, co dzisiaj robimy? Ogarniasz nam strój kurierski, przewozimy jedzenie na Glovo i tak będziemy oszukiwać ludzi na pieniądze dzisiaj. Kurwa, strój kurierski. Reklamy nawet nie mam, a jak ktoś nie będzie chciał przyjąć tego, to mówię... Wyjmujesz baseball i go napi***amy. Muszę się spotkać jeszcze z Miją, z Gregorem, z Lincolnem, z moją matką, z moim starym. Więc generalnie, Blasz, będę do ciebie dzwonił za 10 minut max, no. Na backstage'u jest tylko speedo jak coś. Co już wszystko wiem. Gdzie jesteś? Halo. Gdzie jesteś? Tam na tym. W czym? W tunelu śmiesznym. W czym? No, w tunelu czekam. W czym? W tunelu, bo jak głuchy jesteś, w tunelu! No to ja byłem tutaj, gdzie się robiło termit. Dobra, to gdzie się widzimy? W tunelu. Dobra, to dawaj Jeepsa. Dobra, wysyłam Jeepsa. Ona w jakimś tunelu termit robiła. Gdzie, k***a? Na Trójcy? No właśnie, nie wiem. Tu się termit, kurczę, robiło. Tu się robi termit, tak? Tak było. A, i ona tutaj robi termit, dobra. Ty, ale z tą doniczką to było mocne kiedyś, nie? No, termit, ej, doniczka kurwa, była! Termit do doniczki to zadziała, nie? Co to było? Co to było? Czekaj, co to było? Ty, samochodzik normalnie! Ja też to widziałem. Co jest? Witam! Witam! Witajcie! Wszystko w porządku? W porządku. Okej, okay. To miłej trasy! Miłej? Kurwa, smerfy! No czekaj, oczywiście, że nie odjeżdżamy. Co jest, ty?! Widzisz, to one do mnie napierdalały! Coś czuję, że jest nie tak, że ktoś napierdalał, nie? I co, jest jakiś dan krzyt?
Ja mówiłem ci, ja sobie nie wymyśliłem tych kształtów. Jadę przez los. Wierzcie, mój misiu kolorowy, słuchaj mnie najmocniej na świecie. Jestem w tunelach, na schodach stoję, jestem charakterystyczną osobą. Ogarniesz no, chyba, nie? No pewnie, pewnie ogarnę. Od Billboxa, okej? Okay? Dzięki, misiu kolorowy, budziam. Od Billboxa, pewnie misiu kolorowy. Co, kim ty jesteś, żeby tak, no i się rozłączyła? Ej, dobra, tu jest jakaś grzanina, czy tu się coś dzieje? Nagrzewają normalnie? Smurfy kontra, nie wiem, gumi się chyba. Jakieś grzańsko! Dobra, jedziemy na Jeepsa. Najpierw na Jeepsa. A w sumie jak dostać takiego pistoletu małego... Cześć Wojtuś, witam serdecznie, ona cię chyba podrywa. Nie ma problemu z tym, wiesz, łatwy. Oni mają małe rączki, nie? No to też mają małe pistoleciki. Ej, bez kitu, jak z takiego nerfa, wiesz, strzelanie. No jak z nerfa, albo jakby zbyt kłaczki by cię kół, nie? Today we go. Gdzie? Jedziemy do tuneli pogadać z Mio. Ty musisz, Blasz, ogarnąć sobie w tym czasie strój kurierski. Ogarniesz i zrobisz mi dwa? W sensie drugi? A nawet pieniądze mam, to dobra, no. Oczywiście. Dobra, to dam cię tutaj na sklep z ciuchami. Że jakaś tego, kurczę. A, taki globo, wiesz o co chodzi, no nie? Delivery. I plecak. Ona jest na czarnych kartach do kasyna. To mnie zostawiasz, tak? I zaraz przyjadę, no. Dobra. Dawaj, ty w tym czasie zrób strój. Też ją poderwimy, że jest bogata. Misiaczku, Pysiu, jadę przecież. Byłem na paleto. Jest kurku mały, ja do ciebie tak miło, misiaczku. Jestem niemilutku. O, dobra, misiaczku, to mi już spodoba się to. Jestem na nie, nie na paleto, no. Ja wiem, ale ja jadę z paleto, dlatego mi tak długo się schodzi. Paleto, okej, dobra, to ja czekam, bo ja właśnie wjeżdżam, chowam broń i amo. Boże, w końcu księżniczka się pojawiła. OMG. Mów do mnie, Mia. O Boże, mów do mnie, Erwin. Słuchaj mnie, Erwin, sprawa jest. Przyszedł do mnie Kraken. Kraken do mnie przyszedł, kumasz to? Proszę cię, mów trochę głośniej, bo cię chuja słyszę. Nic nie mówię. Ale jak mówisz, to cię chuja słyszę. Okej. Okay. Wolne kanały burzowe. Czy dobra. Słuchaj, wyślij ci wiadomość, jaką Kraken mi wysłał, nie? Dawaj. Już sekunda, bo muszę to znaleźć. Ja nie wiem, co się o mnie nie ma, a tu nagle ja się dowiaduję, tiruriru, tralala i te sprawy. Masz, wysłałam ci. Szanowny Erwinie, chciałbym wyrazić ogromną wdzięczność za twoją niesamowitą pomoc w utrwieniu radiowozu. Twoje umiejętności oraz odwaga wypełniają mnie podziwem. Dzięki twojej determinacji i sprytowi udało nam się osiągnąć nasz cel. Nie sposób przecenić wartości twojego zaangażowania i poświęcenia dla naszej sprawy. Twoja gotowość do podjęcia ryzyka, aby zapewnić nasz sukces, zasługuje na najwyższe uznanie. Dziękuję ci serdecznie za wszystko, co zrobiłeś. Twoja odwaga i determinacja są nas niezastąpione z wyrażami szacunku. Kraken. Erwin. Mów do mnie. Powiedz mi, o tu chodzi. Posłuchaj. No, błagam się, no jakby ja nie mogę tego zrozumieć. Naprawdę, ja próbuję to zrozumieć. Przejdźmy się. Słuchaj, Erwin, ja naprawdę kurwa próbuję to zrozumieć. Jak Boga kocha, nie rozumiem tego cholernie. I chciałabym zrozumieć, tak szczerze mówiąc. Bo jestem bohaterką Los Santos Police Department. Aspiruję na sierżanta. Kiedyś, w przyszłości, nie? Okej. Chcę rozwiązać to zagadkę. Ja rozumiem. Zabrałeś mój radiowóz. Nie przeklinaj. Przepraszam, najmocniej nie chciałam. Wybaczam. Ale zabrałeś mi radiowóz. Powiedzmy sobie szczerze. Nagle go żre. Jakiś kraken. Żre, tak. no. Żre. Nie powiedziałam tego drugiego stwierdzenia, które chciałam powiedzieć. Okej. Okay. Pozdro 23 lata. Korek! O cholerę tu chodzi. Kraken potrzebuje się, jeszcze. Ale zobacz, z tej wiadomości wynika, dosyć ci wcześniej dwie wiadomości wysłałam, nie? Czy do mnie i do ciebie. Nagle jest do ciebie jakaś wiadomość zaszyfrowana. Czyli jakby twoje zaangażowanie, poświęcenie, Boże, jak ty jesteś super dla tego Krakena. Znasz z nim? Ja ostatnio byłam na podróży z Krakenem, nie? Aha. Do Krakena. Wyślę ci zdjęcie, słuchaj, wait. Wyślij, proszę. Tylko ta galeria się trochę ten pieroli trochę. Jasne, oczywiście. No i tutaj byłam na wyprawie z Krakenem, nie? Tym jakimś łodzią podwodną. I co tam było? Powiedz mi. No właśnie, tylko wieloryby, jakieś rekiny. I byliśmy na Kajuejo, nie? Pozwaj mnie, Mia. Sytuacja z Krakenem nie może dojść do skutku, dopóki wielki wieloryb nie wskoczy do oceanu. Jeżeli chcesz rozwiązać... Co? Słuchaj mnie teraz. No ja teraz dyktuję warunki. Żywinie. Sprawa wygląda następująco. Nie uderza. Musimy jechać na wyprawę. To mafia. Mimo wszystko. Mój radiowóz został pożarty. I ja się dogadałam. Dałam mu klejnot, jakieś diamenty i tego typu rzeczy. Obywatele miasta Los Santos, metro z okolic Low Power Street, kierujące się w stronę okolic Banku Pacific. Odjeżdżę z peronu 4. Erwin, mamy przypał. Tam jest mój radiowóz. Proszę pamiętać, żeby nie pozostawiać bagaży bez opieki. Życzymy. Radiowóz mój. Ej, skąd tacy traci pracują w metrze? Co jest, kurwa? Nie, ja wiem, no
Nie mają głosu, chujowi. Nie no, radiowóz żyje, wszystko git, posłuchaj Mija. Dobra. Dostarcz nie, mi na godzinę 21.16. To on mnie nawet nie słucha. No dobra, nie ma problemu. Ludzik, nie, ludzik. Jadę do Blusza, on przynajmniej wie gdzie jest. Sprawa wygląda na sprawę. Rozwałaś mi furę. Ja mam swoją pracę. Nie, słuchaj mnie, Erwin. Erwin. No? My musimy ogarnąć Krakena. Zjadł mój radiowóz. Pożar Montany radiowóz. Daj mnie na odholownik przy okazji. Jaki odholownik? Kurwa, jaki odholownik? Czerwony taki, pomarańczowy. Który to? Ten, dałem ci gipsa. Jedź. Ej, dobra, możemy to zrobić z tym krakenem. No tylko pytanie, jak w ogóle do tego przysiąść. Wiesz o co chodzi? Ja p***ole, generator. Ja tam. I gdzie? Jedź. Nic się nie stało. Czy ty jesteś p***na? Nie. Jedź prosto. Prosto. Do dwóch. Jedź w drugą. A ogólnie wiesz, przypowiedz. Rozmawiamy sobie, nie? Rozmawiamy sobie, no, coś jest jakaś taka podejrzana jesteś, ty mnie nagrywasz? Tak, nagrywam cię, to nie mam co robić. Czy ty jesteś normalna? A? Powiedz mi, jesteś normalna? Mam poprowadzić ten radiowóz? Nie, bo krakę. Ale ogólnie tak. Gregory nic nie wie o naszym spotkaniu. Ale... Okej. On cały czas tłumaczy, jakby są mu informacje o tym, nie? Bo on też jest już jedziemy, Blusz, już jedziemy. Grzanie pod odzieżowym. Dobra, zaraz ogarnę. I sprawa wygląda następująco, że ty też jesteś jakby poszukiwany, nie? I tak szczerze mówiąc, no ja bym chciała ciebie na komendę brać, ale ja nie chcę ciebie zamykać, bo nie, no to nie mierze, że jakby ja jestem jaka super osoba, nie? Dobra, nie wyszliśmy. I... Mam pytanie, zatrzymaj się. No, stoję. Dlaczego Gregory Montana ukradł mój pojazd? Nie ma go na GPS-ie, tutaj nikt nie jechał. Jedyne co to widzę, trójkę i piętnastkę przed nami. Ja jestem poszukiwany za co? Nie wiem w sumie. Dobrze. Ale ja i tak nie będę ciebie wieść na komendę, bo nie jestem taką rurą, ponieważ chciałam się z tobą spotkać czysto hipotetycznie wraz z miłą osobą. Dobra, a jak zgłoszę się na komendę, to mi jakaś rura odbierze? A jestem rurą? Bez kitu, Grzańsko na odholowniku. Ty, nie, czekaj. A, nie chcę, żeby cię przywiosła. Ale sprawa wygląda na sprzęt. Jedź, bo jest jakieś strzelanie, no! Dziewic? Jedź i zainterweniuj. Ale z tobą nie mogę. Możesz. Nie mogę z tobą. O Jezu. Ja nie wiem, o co chodzi nawet. To ale co, jest tu policja? No dobra, mów, no. Sprawa wygląda następująco, że warto by było przyjść na komendę, szczerze mówiąc, stawić. Tak i się stawić, tak? Nie? Dobrze. Tak, ale jakby ja ciebie nie położę na komendę, bo nie jestem taką rurą. Jasne, dzięki mi, ja zaraz się zgłoszę, oczywiście. Za co ja mogę być poszukiwany? Nie ma opcji. I czym ja mam jechać? Za kadłuba? Ej, dobra, to luz. To się nic nie dzieje w sumie. Odłożę broń? Po pierwsze, oddaj mi mój samochód, Ignus. To czekam na samochód. Ewro, miałeś klamę w samochodzie? Nie, ja klamę mam przy sobie. Jestem smart. Tylko teraz ją musimy odłożyć. A Blasz? Jedziemy oddać się w ręce policji. Czekaj, co? Czemu? Jesteś poszukiwany? A czemu? Z***liście, że nie jesteś. Będziesz moim adwokatem. Blasz, jadę pod ciebie. Przebierz się za prawnika, ale najpierw poczekaj na aż strój. Chyba jestem aktualnie dostarczycielem Glovo, nie? Teraz za prawnika, bardzo tak? Dobrze, nie, Blasz, daj mi gipsa, ja już jadę. Jesteś na sklepie z ciuchami, tak? Tak, co mam się przebrać jeszcze? Dobra, z***liście. Nie. Najpierw podjeżdżam pod ciebie. Jaki jammer w ogóle. Tata, broń, o broń będę pamiętał, tylko chcę pod Blusza podjechać. Czy tu jest jakieś giga grza... Oho! Weź może solidny, bo informuję, jakby nie wybronił, bo ekipy nie ma, solidni chyba są. Błędny numer Nylana. Halo? Charlie, słuchaj, czy w razie czego mogę liczyć na pomoc w odbiciu? Aktualnie jestem trochę zajęty, więc no tak trochę ciężko. Dobra, ale jakbyś był akurat wtedy wolny, bo nie wiem ile mi się zajdzie. Jeżeli napiszę na networkerze słowo Instagram, znaczy, że będę miał konwój na więzienie. Może akurat będziesz wolny, może będą chętni na odbicie. Ale bez zobowiązań. Dobra, jak chcesz to... Wysiądź. To jest wojskowy z Lombardu, czy jaki jest case tego? SMS? Tego, z tobą pogodę, a co? Mam dla ciebie pomarańczowy, pyszne.pl. Przebierz się w garnitur. Blasz, musisz mi wybronić się z tym giga gangsterem. Ten rozpikselowany plecak jeszcze. Lecimy. Co to k***a jest? Fajnie, że dziś jesteś, tak jak mówiłeś. My właśnie przetrwaliśmy katastrofę lotniczą.
Chodźmy, Blasz. Mamy pewne rzeczy do zrobienia. A ty wiesz, co się w ogóle wczoraj działo w pokoju Heidi? Co się działo? O, jeszcze w pokoju Heidi coś się działo. Opowiedz. Czekaj, ja ci wyślę coś na tego SMS-a. Proszę bardzo. Czekaj, zdjęcie. To jest dopiero początek, nie? A ty wiesz, co się później działo? Później akcja przeniosła się do góry. Do pokoju Heidi. O, tak. Pokaż. Lincoln miał opaskę, nie? Na nodze, bo go policja. Broń jeszcze. Dała mu opaskę na nodze i tam Tali chciał mu ściągnąć ją, nie? To upali na pomysł, żeby, wiesz, policja przyjechała i że oni, wiesz, na przykład przez przypadek ją, jakby, wiesz, pociągnęli podczas orgii. Są zdjęcia? Są zdjęcia dalsze? Wiesz, to ktoś ma zdjęcia dalsze, ale chyba nie ja. Spike może ma, albo Spike. Miał. Zadzwoń do Spike'a, zobacz, czy jest. Nie ma Spike'a, nie ma nikogo. Czemu? No czemu? Coś jest, co się dzieje? Jesteś ty, ja. A i Speedo. A co robi Speedo? Ty, a może Speedo ma zdjęcia? Mam. Co robisz? Jadę po radio na Sendio, co? Się, Speedo. Jadę się oddać w ręce policji, jesteśmy poszukiwani za coś. O! Powiem tak! Ja już byłem na policji, ale... Jesteś za to, co ja? To jestem ciekaw, jak ci się uda. Na spokojnie. U mnie to był chuj. To co się działo na komendzie? To co się działo u mnie, to ja pierdolę. A mówili ci dokładnie za to? Bo nie wiem, czy to raczej obstałem, że jesteś za to samo, co ja. Chyba mi nie mówili. Nie, 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 że jestem poszukiwany za coś. Ale za co? Ja w sumie co zrobiłem? Bo, nie, 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 słuchaj, wiesz co? Oni mi mówili, że jak mnie wypytywali, to wspominali o 16 lutym, czyli dniu wczorajszym bodajże, i mówili coś o kadłubku. Więc albo może chodzić o porwanie ze szpitala, albo może chodzić o... Detonację. O detonację. Bo ja nie wiem, jak ta detonacja u was wyglądała, no. Tam mniej więcej słyszałem, że to taka... Dobra, na spokojnie, ja mam dobrego adwokata dzisiaj, także git, damy radę. To jest twoim adwokatem, nie mów, Blaszki, Blasz. Wiesz, że zgit. Albert, w razie czego będziesz posiłkowym, zadzwonię po ciebie. Erwinie, Erwinie, kwiecie kaktusa, oj, Erwinie, Erwinie, napisz książę podobną do Romeo i Julii. Napisz książkę. I jedziemy wyjaśnić wszystko. Sytuacja jest taka. Zdetonowałem osobę, kadłuba, porwaliśmy go ze szpitala, do wszystkiego się przyznamy, jednocześnie nie mówiąc, że to my. Nie, czekaj, ale nie. Nadążasz? Jak ty porwałeś? Nie nadążam, bo ja dostałem za to wyrok przecież. Jaki? Przecież mnie... Przecież ty dostałeś wyrok za to? Przecież ja poddawałem lekarza, tak? I mnie później zaczęli gonić. No, a nie, no to nie, to bez znaczenia. Co tam, Speedo? Boosting tablety, one są chyba safe. Halo? Co, ja się wczoraj tak nastresowałem, nie? Tak? Jechałem w jednym samochodzie z Lincolnem i Miją. Jezusie. A gdzie Lincoln i Mija? W sensie, gdzie jest Mija? To będę wiedział, gdzie Lincoln. Ani jednej, obydwu nie ma. Obrzydliwe. Ja wiem, że tak, jeszcze jeden CS-ik i będziemy. Czaisz? Oni się kłócą. No, serio, tak, kłócą się? O, ty, ale to. Nie, wczoraj cały dzień się kłócili, nie? Bo wiesz, bo Lincoln powiedział do mnie. Właśnie wchodzę na komendę. I się obraziła, że kupiłem sobie nowe auto i nie jest to ciułka, pozdro. To się nie są szczere. No i później się, wiesz, nazywali tak do końca dnia, nie? Blasz? Musimy poczekać na mnie, aż będę gotowy, aby wejść. Kiedy będziesz gotów? Teraz. Już mniej więcej, tak. Dzień dobry, witam, Michał. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, ja do szefa. Dzień dobry. Do kogo pan? Do szefa. Do szefa, jasne, już się zapisuję. Proszę bardzo. Jako typu... Tak. Dobra, pan wypełni tylko jeden dokument tutaj, panu podam. Proszę bardzo. Dobra, kolejny. Papierkowa robota, przewalona. Daj mi to wyślij. Ja mam wenę. Bardzo przepraszam, mam tiki. Ma tego, tareta. Ma pan tu weta? Serio też. O! Walka! Dłuża jednego! Łapami. Teraz. Truro! Ty przeciwko mnie jeszcze. Dobra, nie bijmy się, jesteś z policji, jesteś. Ja nie chcę się bić. No, proszę pana, ja tutaj się... Ja podpiszę, tak. Proszę bardzo. To co, chyba trzeba posprzątać. Proszę bardzo. Jasne. Proszę. Tutaj biorę dokumenty. Dobrze, to tutaj, o, pan was zaprowadził do szefa. 2-3 do 0-1. O, ona leży dalej. No i leży. Zamknięte niestety tutaj, proszę bardzo, proszę otworzyć. Chodźmy. Proszę sobie wygodnie usiąść zaraz jakaś... Oczywiście, jak najbardziej. Coś tam ogarniemy, nie? Dzień dobry, zgłaszam się, jest podobno jestem poszukiwany. Tak, jakbyś mógł maskę zdjąć, czemu on ma maskę nadal, Denis? A mógłbyś powiedzieć tak, na przykład, hejka, tutaj Erwin, witam w kolejnym odcinku z serii Minecraft na sandałach.
na przykład. Hejka, tutaj Erwin. Coś tam na sandałach. Daj mi maskę, proszę, jakby mógł ten. Dlaczego nie? Proszę bardzo. Chodźmy do pokoju przesłuchań. Chciałbym wyjaśnić tą sytuację. Chodźmy. To jest słuszna decyzja swoją drogą. Jest tutaj też mój adwokat Blasz. Z tego się można bardzo łatwo wybronić, widzowie. Blasz, ty jesteś taki p***ny momentami. Ale i tak jest. Możesz mi nie obrażać mojego kolegi? Dziękuję bardzo. Chodźmy, Blasz. Nie przejmuj się. Chodźmy. Nie. Chodźmy. Obraził mi przyjaciela. Czaisz? Jakieś takie. Sadgę. Garnitur to w ogóle jest ale. Blasz, no trochę masz. Wiesz co, mi przypominasz tego? Przepraszam, muszę się dostać do drzwi. Konrada Grossa. Bo on miał zawsze taki oversized garniak. I ty teraz taki masz sadgę. Może tego kolejny to był ten sędzia, nie? Nie mega wiesz, zabawny nie? Jesteś, Ewan, szczerze. Co się stało, Mija? Co cię zabolało? Mnie ultra. Twoje uduszenie mnie zabolało. Aha, rozumiem. Mija, jestem właśnie w przesłuchaniu, co wiesz? Jestem dumna, gratuluję, Erwin. Tak. Drogo. Przesłuchaniówkę w drugą. Tak, najbardziej. Zgadza. Znasz swoją komendę, Gregory? Znam, tylko się rozpędziłem i tak nie dohamowałem. Rozumiem, na oczywiście. Proszę bardzo. Kamul? Proszę. Dziękuję bardzo, dziękuję. No, słucham. Musiałem usiąść. Dobrze, Iwan, jest takie pytanie do ciebie, bo tutaj wpisaliście notatkę chyba z tego, co wiem, jako DTU na temat tego kadłubka, że Erwin jest poszukiwany do przesłuchania. Ja w tym dokumencie nie znalazłem takich podstaw prawnych, za które możemy aresztować Erwina, więc zostawiam proszkę tobie. Zadaj pytanie, jakie masz ochotę zadać tutaj Erwinowi. Ogólnie kwestia jest taka, że śledztwo wychodzi SDU, a nie my. To jest jakby jeden argument. Kto? SDU. Co to jest SDU? Jednostka detektywistyczna BCSO. BCSO prowadzi sprawę przeciwko Erwinowi Naklusowi w tej sprawie? A co oni to prowadzą? Tak. Mhm. A mnie się pytasz, jakbym jeszcze o tym wiedział, stary. Z tej ja czekam na pytania. Erwin ma notatkę wypisaną przez regresa. Fajnie. Prowadzi fancy. O, proszę bardzo. Ale regres jest. Czy regres jest u nas w detektywistycznej? Nie. To co teraz? Fancy. Czy ja w takim razie czekam na niego, czy co? No ale przecież tutaj regres był opisany. Wcześniej był opisany w tym wszystkim ten. No dobrze, w pracy to. Jestem, o nie! A, okej. Okay. Czekaj, daj mi się wczytać, ja może znajdę jakieś pytania. Oczywiście, jak najbardziej. Tylko potrzebuję dosłownie chwilkę, dobra? No i co, Grzeniu? Wychodzi na to, że nie jestem poszukiwany. Znaczy, nie jesteś poszukiwany, tylko mnie byłeś wzywany do jakiejś... W sensie, ktoś ci wpisał notatkę w ogóle. Ja sam, jak przeczytałem tą sprawę, to nie widzę twojego powiązania. Jedyne, jakie jest powiązanie z tą sprawą, to, że ten pan miał dowód twój, więc... To jest pytanie, czy to by zaginął kiedyś jakiś dowód ostatnimi czasy, ale to... Czy mój dowód właśnie gdzieś został zgubiony? No tak, no bo właśnie mieliśmy... Prawdopodobnie taką, kiedy plantowałem bomby na Departamencie Sprawiedliwości. To już prawie dziękuję Kamilku i wam wszystkim. Oczywiście czacik. To był żart. A tam akurat był fake z tym, że on plantował te bomby. Na poważnie. Okej. On tak tylko żartuje. No bo ogólnie panie... Mam wrażenie, że nikt z was poza mną i Erwinem nie zna tej sprawy, bo wszyscy zaczęli wybraniać to, a to przecież była... Chodziło o to, że ktoś już się kiedyś pod niego podszył, o to chodziło jakby, kumacie? Właśnie, o Erwinie, jak piękna opowieść, twoje oczy świecą jak gwiazdy na niebie. Twój uśmiech rozjaśnia mrok nocy. W sercu mego świata jesteś najcenniejszym skarbem. Twoje gesty delikatne, jak struny gitary. Inne bardzo, bardzo ważne zamieszanie, Erwin, bo właśnie teraz mi się przypomniała jedna rzecz, to zanim oni się tam jeszcze kłócą, to ja tutaj dopytam. Bo ciało kadłubka owego, który miał być tobą swoją drogą, zostało wykradzione. I są dość twarde dowody i dość spore podejrzenia, że w tym wszystkim brali udział. Twarde dowody, masz Grzegorz, tak? Twoi ludzie, nie może ty. Po streamów zadzwonisz. Nie ty. Nie ja. A twoi koledzy, między innymi Hayley Bunny, między innymi Lincoln Harris i tak dalej, i tak dalej. Ale wszystkie nazwiska poproszę. Więc tu i był tam też pan, też pan z mordą w taśmie, który przystawał się jako Blasz. To bardzo jest... dużo osób może mieć w taśmę na mordzie. Można sobie teraz pójść do Decathlonu i po linę. Przystawiała się za Blasza i była Blaszem, po prostu tym tutaj. Okej, okay. A Blasz kim, czy Blaszem Richardsonem, bo to też jest różna... Blaszki. Okej. A był tam spadino pana Kletti? Nie, albo niestety Peter Parker? Na szczęście Peter Parker? To może szanowni państwo, tam nie było. Szanowni państwo. Tak, proszę bardzo. Ja się przyznaję. Do czego? Do zarzutów. A jakie są zarzuty? Do wykradnięcia kadłubka? Nie. Co do jakich się wyznaczy? A jakie są zarzuty? Wykradnięcie kadłubka? Nie, no na ten moment, nie. Na ten moment, jakby dla ciebie, Erwin, nie masz żadnych zarzutów. No to my tylko wezwaliśmy fajnie ciebie,
na przesłuchanie w Ale ja wszystko o tej sprawie wiem. Kwestia jest taka, szanowni państwo, na ile nagrody finansowej... Rafał Fiutoza, medyk. To będzie informacja za darmo. Tak, za każdą kolejną informację będę potrzebował wynagrodzenia finansowego, ponieważ mamy weekend i jest otwarte kasyno. 10 tysięcy. Szanowni państwo, umówmy się tak. Będzie za informację będzie nagroda finansowa, ale będzie ona przeznaczona w 100% na kasyno. Będziemy operować w systemie pożyczkowym. Czyli jeżeli na przykład za dobre informacje państwo zapłacą 500 tysięcy, ja przekręcę 500 tysięcy na czerwone i wygram milion, to 500 tysięcy oddaję do państwa. Czyli państwo mi płacą tak naprawdę w depozycie. I pomnażamy majątek. Dokładnie. Proste, nie? Co by państwo chcieli wiedzieć? Ja pójść na tą ugodę, nazwijmy to. Dlatego, szanowni państwo, słucham, co byście państwo chcieli się dowiedzieć? Ewan, to może zadzwonisz do tutaj detektywki z BCSO i dopytasz ją, czy ma jakieś pytanie do Erwina. Bo jak nie, to ja usuwam tą notatkę, nie? Bo jakim sensem on jest poszukiwany? Jakby żadne zarzuty nie zostały przedstawione, nic. Mój klient jest czysty. Mył się dzisiaj, nie ma nic but do zarzucenia. Rel, chciałbym podziękować, że jest tutaj pani Mija również. Dobrze mi idzie, co? Adwokat, tylko to. Bardzo dobrze, Blasz. Całe życie. Mija, idzie ci bardzo dobrze. Nie wiem, jestem cudowna. Mówiłam, że nic się nie stanie, tak? Dobra robota. Ten pokój nie jest wygłuszony, czy coś? Normalnie to brzmi. Nie jest wygłuszony, a co? Powiedz nam to w twarz. Powiedz to w twarz. Ej, dobra, jestem faktycznie jakiś rozpany, brzydki jestem, czy nie? Dobrze, pastorku, to ogólnie jest całkiem spore nieporozumienie. Ja w tym momencie usuwam ci tą notatkę. Nie ma jej po prostu. Nie mam pojęcia. I tutaj Ewan skontaktuje się z tym detektywem, który też tam wpisywał wzmianki o tobie. Czyli nie chcecie wiedzieć, co się stało, tak? Rozumiem. Znaczy nie, no o sytuacji, jeżeli masz jakieś szczegóły, możesz nam oczywiście opowiedzieć. No tak. Tak się składa, że wiem wszystko o tej sprawie, ale z racji, że nie jestem zatrzymany i nie mam na sobie presji, chciałbym sprzedać. Do ciebie dzisiaj trafię. Bardzo dziękuję, poprosiłbym w gotówce. W gotówce? W gotówce bym poprosił, Do ogarniamy za momencik, możemy wypłacić w gotówce oczywiście. Fantastycznie, poprosiłbym w takim razie. Dobra, nie w tym momencie. Gamba! Oczywiście, jak najbardziej, to podjedziemy. Co mi państwo o tej sprawie wiem absolutnie wszystko. Kadupka, chciałbym się jakieś szczegóły w temacie kadupka, to schodzimy. A dzisiaj jest sobota, tak? Wiem. Jest sobota, to tak, jutro tak. Dopiero. Prosiłbym jednak dzisiaj. O kadupku wiem wszystko. Kto go wyniósł, jak go wyniósł, co się z nim potem stało i co, no ogólnie wszystko, prawda? Co byście państwo chcieli też wiedzieć? Dobrze wie pan o tym, panie Knuckles, jak on trafił na szpital, tak? Tak. Czy tylko... Jak najbardziej. Okej, chciałby się pan podzielić tymi informacjami? Jak najbardziej. Na szpital został zawieziony przez medyka. Rafała Fiutozę. Przez Rafała Fiutozę. Proszę bardzo, Rafała Fiutozę. I co dalej? No dalej zostały wzięte procedury uruchomione. Medyczne. No, prawda, Blasz? No, za jakieś szczegóły, tak, jak to się stało, że pan... Erwin Knuckles, wannabe, kadubek, czyli nie Erwin Knuckles, tylko po prostu kadubek, stał się kadubkiem. Jak do tego doszło, że... Stracił kończyny. Człowiek, a to zgadza się, ale czy ktoś mu w tym pomógł? Czy może wydarzył się wypadek? Jakim... Narzędzia mu pomogły. I dlaczego? I dlaczego kadubek krzyczał, że to Erwin Knuckles i że pomocy i że ratunku? On mówił o sobie pewnie, że to Erwin Knuckles. Chłop był fanem. Niemniej jednak chciałbym... Fanem. Fanem? Fan. Taki wiatrak. No wiatrak. Nie wiem, no, tak, czy Ewan ten, ale no, on ma tutaj sporo fanów. Gdzieś na strzelaninach zawsze czterech przyjeżdżało i każdy pomógł go podnieść. Przed nim stoi jeden, tak? No właśnie. Że twoja matka, no. A nie, tak akurat podstawę. Panie Ewan, to był bardzo trafny komentarz. To był bardzo trafny komentarz. Chciałbym jednak podkreślić, że osoba odpowiedzialna za tragedię pana Kadłubka znajduje się właśnie tutaj w pokoju. Pany Blasz. No kurwa, od razu ja. Tu jest pięć innych osób. Dobra, zwijamy go. No spróbuj. Czy to był Blasz? Potrzebuję pieniędzy. Za takie gdy informacje. Pod dywan będziemy go zwijać. Każda kluczowa informacja. Każda kluczowa informacja. Jak przestępcę w postaci Blasza Kino, to oczywiście, że otrzymasz za to odpowiednią nagrodę. Ile? No, ale Grzesiu, a to ten program resocjalizacji, on jest aktywny, czy... Jest, jak najbardziej. No to czemu by nie podpiąć tutaj tego programu resocjalizującego przestępców i tutaj... Ja mam umowę z Blaszem. Od razu jakby razy dwa, tak zwane. Dobra, czyli ile dostaje? Ile pieniężnie? No 100 tysięcy wtedy. 100 tysięcy jutro, tak. Jak najbardziej. Dobrze. Prosiłbym każdego oprócz Blasza o wyjście z pokoju. Muszę skonsultować się z moim prawnikiem. Co, mam dywan, zabijamy? Proszę jeszcze na chwileczkę tutaj nam dać chwilę. Dobra, to trzymaj ten dywan na razie. Trzy dni. Kogo f***alamy na minę? Kogo? Wszystko zrobił Teng Xiaoping. Okej? Teng Xiaoping. Czekaj,
On jest w tablecie? A jest! Cheng Xiaoping. Chodźmy. Cheng Xiaoping. Jak coś, to i tak wszystko słychać. Zapraszam. Nic nie słyszysz, synie. Obraza obywatela. Ała, no co ty mnie pijesz? Wiecznie siuro wredny. Czemu jestem za kupa? On ma chorobę, proszę mu wybaczyć. On ma papiery na to. Proszę rozłożyć dywan na ścianie. Jesteśmy od dzisiaj w Rosji. A chciałem no, chyba na stole. Lepiej Rosji tutaj w to nie włączać. Proszę, no, łatwiej będzie, łatwiej na to. Proszę, zarzucam go. Fantastycznie. Gdzie jest Gregory? Właśnie nie wiem, gdzie jest Gregory. Dzwonię po niego w takim razie. Mhm. Tak, już podchodzę, lekarza. Oczywiście, fantastycznie. Grzegorzu, zróbmy tak. Jeżeli dostaniemy 100 tysięcy dolarów upfront. Nie, ja mówię, że 50 tysięcy razy dwa zapomogi co tygodniowej, czyli 100 tysięcy. Ale dzisiaj? Dzisiaj? No to niestety. No dobra, no dzisiaj, no przyjmijmy, że dzisiaj, tak? To wystawię wam osobę, która porwała kadłubka. A, ale będą na to jakieś dowody? Będą, oczywiście. Możemy się na to zgodzić. Kiedy? Fantastycznie. Kiedy? No teraz. Tylko potrzebuję też dowodu, że są pieniądze. Ale no to nie, no to że jesteśmy instytucją publiczną, więc my oczywiście dotrzymamy słowa, tak? To czyli obiecujecie, że jesteście wypłacalni, o tym mówisz? No oczywiście, że tak. Okej. Okay. W takim razie porwał medyka Leng Xiaoping. To? Leng Xiaoping. Tank. Ten, przepraszam, znam po prostu Tank. Tylko nazwisko i ksywę. Tak się nazywa. Tank Xiaoping? Tank Xiaoping. No proszę sprawdzić w tablecie, no spokojnie. Tank Xiaoping. Ten. Ty NG. Mhm. Tank Xiaoping. A to nie był prokurator? Nie. Nie. Nie, jest Huling. Huli jest. To jest inny. Co ty, prokurator takie rzeczy by robił? Albo adwokat? Ta osoba porwała kadłubka ze szpitala. Dobrze, a kto sprawił go, że jest kadłubkiem? To jest dodatkowe 100 tysięcy. Nie, no tak nie możemy działać, no. No to... Tym, jakie dowody są na to, że to jest Tank Xiaoping? Tank Xiaoping może to potwierdzić. Zwołuję przerwę LSPD, zapraszam. To jeżeli on się do tego chce przyznać, to niech zjawi się na komendy, się tego przyzna i udowodni, co się to zrobić, o czym mu uwierzymy. Niestety nie może tego zrobić. Dlaczego nie? Ponieważ znając ludzi z mojego tabletu, zapierdala na kurierze. Chodźcie na razie przed drzwi na chwilę. Time out. No co jest... Przerwa, a gdzie rozmowa jakaś? Co jest? Każda myśl? No dobra. Jest serdelkiem. Dzięki. Jonas. A, tu. Dobrze, Erwin. Na ten moment szanowni jest państwo. To na pewno. Szanowni państwo. Xiaoping, szanowni państwo. Szanowni państwo. Szanowni państwo. Do nas na komendę. Szanowni państwo. I z nami porozmawiam. Wtedy promilek? Wiesz co, pokazywałem ostatnio. Mogę pokazać jeszcze dzisiaj. Wsparcie tak zwane. Prawda? Mm-hmm. No dobrze, tak mamy to ustalone, to gdzie obstawiajmy formę teraz pieniężną? Informacja za gotówkę, tak? Co ty pierdolisz, blasz? Warunki zostały już postawione z naszej strony. Musimy mieć opcję, żeby skazać tego człowieka za to przestępstwo, tak. Wtedy otrzymacie waszą zapomogę resocjalizacyjną. Szanowni państwo, chciałbym powiedzieć, że jesteście tak ch**owymi detektywami, że czasami jest mi was szkoda. Ale potem sobie przypominam, że dobrze, że przynajmniej wy jesteście. Szanowni państwo, zapytaliście się mnie, kto porwał kadłubka, po czym powiedziałem, że porwał go Xiaomi, Ping, po czym na naradzie powiedzieliście, że przywiozła go też jakaś baba, więc to jest podejrzane. No gdyby mnie ktokolwiek zapytał, kto go przywiózł do szpitala, to wtedy mógłbym zadać pytanie, to wtedy mógłbym odpowiedzieć. Było pytanie, kto porwał go ze szpitala i porwał go właśnie ta osoba, ten, którego powiedziałem. Jeżeli byście zadali pytanie, kto go przywiózł do szpitala, no to wtedy bym pewnie powiedział o babce. No ale cóż, jest jak jest. Dziękuję. Skąd kto go przywiózł do szpitala, jak to widziała tylko jedna osoba, mianowicie Rafał Fitoza? Nie. Na przykład w lobby szpitalnym były 4 osoby na przykład. A skąd wiesz, że były 4 osoby tam? Bo byłem jednym z 4. Byłeś jednym z 4 osób. Tak. Byłeś ty i kto jeszcze? Poza lekarz. 4 osobami. Jaki? A co to, jak kurwa znam imiona, nazwiska lekarzy? Nie mam pojęcia, jakiś lekarz. Szanowni państwo, dziękuję bardzo za to przesłuchanie. Szkoda, że zadajecie złe pytania. Moglibyście dzisiaj rozwiązać tą zagadkę. Chodźmy, Blasz. I zdejmij ten dywan ze ściany. I otwórz drzwi. Zdejmuję dywan. A dzisiaj to już jest nasz dywan. Ten dywan został też. Szkoda, Erwin, na razie jesteś wolny. Zobaczymy, co to będzie, tak? Zobaczymy, co to będzie. Zapraszam się, Grzegorz, na konfrontację. Przypominam, że wszystkie pytania... Konfrontację, tak. Jego adwokata, na samej górze, Chiliad, za 3 minuty. O, to jest tak daleko. Przyjedzie. I Mija również bym ciebie prosił jako... jak to się mówi? Wingman. Nie, jako prowadzący rozmowy. Moderator rozmowy, proszę bardzo. Ty też, Blasz, będziesz również moderatorem. Będę drugim proszę moderatorem. Bardzo. Hostem tak zwanym. Wiesz, kto zrobił mu tą krzywdę? Albert Spito. Zawsze to jest wszystko jego wina. Nagle zerwił pastor z pastorem. Przecież ty, pastorze, na ten Mount Chiliad nie dojedziesz w godzinę. Czekam, 3 minuty.
co robi Speedo przez ten cały czas? Co robisz? W tym momencie busy z ziomkiem, a co? O. A co? A ze mną już nie zrobisz? Ty siedzisz na komendzie z Blaszem, tak? Nie, właśnie wróciłem, jestem wolny za 10 minut. Jak za 10 minut będziesz, to możemy zrobić B-klasę, bo mam akurat zalegającą. A, już mnie nie bierzesz na te fajne. Pewnie z twoim kolegą. Fajnego, pewnie kurwa. Z twoim kolegą robisz jakąś giga klasę, jakąś nie, S. Nie, robię te Omega S plus. Omega lul to ty jesteś i co, dostajesz wyrok? Nie, wybroniłem się. To, wiesz co im powiedziałem? Co im powiedziałeś? Dla Beki powiedziałem, że mogę im dać info, bo oni powiedzieli, że w sumie nie wiedzą, dlaczego akurat ja mam notatkę z tym kadłubem. Ja im powiedziałem, że za kasę mogę im dać info, kto to zrobił itp. Oni powiedzieli, że nie, jak będą jakieś pytania, to te. Słuchaj, nie chcieli sprawców. Wiesz jak moje wyglądało? Ja przychodzę na komendę, bo ja dzisiaj robię kwalifikacje do tego turnieju międzymiastowego. Chcę, żeby wiesz, co się ze mną ganiało w razie w. I mówię, że ja wiedziałem, że Nelsonowi wczoraj spierdolił. Myślę, pewnie mam za to notatkę i mówię, czy mam notatkę. Oni nie, no masz jakąś tą. Ja mówię, a za to? I kończy za 5 minut i mówi tak, kadłub, ale tu nic nie ma o tobie. Ty kojarzysz jakiś kadłub? Ja mówię, no był jakiś na szpitalu tydzień temu, a co? Mm-hmm. A co robiłeś wczoraj? A o której? Chyba nie wiem, bo nie napisali. To się w pokoju. Ze mną. Ja myślałem, że ten kadłub się. A nie, no przecież tam kadłuba nie było na eksplozji, bez kitu. Przecież tam nie było nawet. A no właśnie, no to dla nas nic nie ma. Ej, bo ja pomyślałem przez chwilę, że kadłub się może na nas rozdał. A przecież go nawet tam nie było, nie? Pierwszy raz miałem notatkę do coś, czego nie robiłem, że spałem od półtorej godziny, jak to się wydarzyło. Ej, bez kitu. Tak, czy by chcesz zrobić tą B-klasę, bo mam... Możemy zrobić, no ej, czemu dzisiaj Lincolna nie ma ITP? Bo mi nie ma dzisiaj, więc obstawiam, że Lincoln nie empie się obudził, ale on był na jakieś 5 minut, zadzwoniłem do niego i poszedł spać. Tak, nie ma mi, no nie, więc on się nie budzi. Pewnie tak, no taką można teorię, bo wiesz, mi nie ma dzisiaj, będzie może po 23, jak już. Widzisz jak to jest, no, jak coś uprzedzam... Solidnych też nie ma, bo dzisiaj ekipowo się ścigają gdzieś tam ten, a jedyną osobą, która się na mieście obudziła od 15-16 był Nylan. Co robi z Nylanem? Nikt, bo cały dzień paliwo, siedział widzowie. Ze swoją panią Naomi, ze swoją dziewczyną, nawet nie na gadaj. Nie chciał ani na nic jechać. Proponujemy mu wyścig, bo żeby rozgrzać się przed turniejem, bo chyba po... Lakalum, nawet Lakalum taki nie jest, bez kitu. On ze swoją kobietą siedzi, nawet kartę wyłączał. Kartę wyłączał, jak siedział z babą? Tak. Ja p***ole. Ej, co się z tymi ludźmi stało, Albert? Cywilizacja, jako cywilizacja upadamy obecnie, także no wyłączył kartę SIM, idąc z babą. Dobra, nieważne. Także no to, no na cel powoli, za parę dni powiesz, a gdzie to mam, chcę posiedzieć na apartamentach na It Takes Two z Grzesiem i Elo. Trzeba się, widzowie, przebrandowić, quitujemy GTA. Ludzie porzucają wszystko dla bab. Przebrandawiamy się. Quit GTA. Oficjalne info dzisiaj. Tak, ja jestem na Montreal'a, ty co? Jadę, już dojeżdżam. Tankowałem jeszcze tylko. Jestem na paletę, tylko musiałem przytankować pewnie. A, no dobra. Ale właśnie usłyszeliśmy, że solidni latają z babami i simki wyłączają. Ej, dobra. Szukamy sobie bab w Los Santos. Będziemy jak oni. Mia, musisz być moją d***ką w Los Santos. Będziemy jeździć na randkę. Ja będę simki wyłączał, jak będziemy na randce. Ok? Dogadamy się na jakiś procent. No, musimy to zrobić, musi być status, bo każdy z mojej ekipy lata za jakąś babą. Przepraszam bardzo. Oprócz Blasza, który się właśnie oburzył. Samochód nam padł. O kurwa, i co pieszo. Daję ci właśnie Jeepsa. Czekaj. Jest ważne pytanie. Czy ty 18 grudnia, wiem, że nie pamiętasz, ale dobra, w grudniu. Załóż. Czy ty w grudniu, kiedy albo kiedykolwiek jakieś medyczne zrobiłeś krzywdę w postaci wyrzenia oka? Stary, o co ty mnie pytasz? 18 grudnia mamy luty. Słuchaj, wylądowałem helką na Montreal. Cała tu baba. Podleź na Jeepsa helką od razu w tym czasie. No. Wylądowałem na Montreal, cała tu baba. Okazała się medyczką. Porozmawiałem z nią chwilę i opowiedziała mi o tym, że nie ma oka. Powiedziałem, że ja też nie mam. I zaczęła mi opowiadać historię, jak się pozbyła tego oka. A ja powiedziałem jej w międzyczasie, że jedzie tu jeden gangster tak, na miejsce. No i mi opowiada tą historię i powiedziała, że palił jej Erwin Nakrusz 18 grudnia. Co ty masz bagażu? Ja ale bardzo specyficzne informacje, imię, nazwisko. A to zapytaj się, czemu tego nie zgłosiła, skoro wie kto. No właśnie, podobno zgłosiła, ale podobno policja się z tym nie zrobiła. Ty, no powiem tak, może zrobiłem, ale ja nawet nie pamiętam już, no stór 18 grudnia? No tak. No wiesz, do tamtego czasu to przecież... Ej, nie ma opcji, czekaj, 18 grudnia, a nie wtedy była ta akcja z tymi policjantami i w ogóle i moją karą śmierci? Nie, to było w styczniu. To jeszcze przed Jimmym to było? To stary, ja już nie pamiętam. Stary, dokopałem się do jądra ziemi. Dawaj.
lecę, to lecę. Dobra, to ta, która kazała ci pić. O kurwa, wiem. Ej, to jest psycholog? Ta pani? No. No, chyba tak, psycholożka, no. No, a to i tak się przedawniło, nie? Znaczy, no jest jakaś sprawa podobno w tym temacie prowadzona, się dowiedziałem. Jest prowadzona, to chyba wolno idzie. Może kiedyś zapukają, nie? No bo była taka pani psycholog, a to czekaj, a ona tam jest cały czas, czy co, jak ty u***a spotkałeś? No stary, ląduje na Montreal, bo mi kazałeś, a ona tam z tego, wy co zrobisz, a ona chilluje tę bombę. Dawaj, dobra, dawaj do nie! Blasz, k***a! Trzymaj się! Blasz, ja nie mogę po ciebie iść! Czekaj, wsiadam! Tam, mordo? No się, ba co tam? Ty czekaj, bo tu jeszcze blasz jest! Blasz! A gdzie jest blasz? Z tyłu, za świerkiem, za choinką. Tak, tak, tutaj, centrali pod nami zaczął spadać. Mów do mnie. Ty, chcesz ten boosting robić? Pewnie, nie? No, daj mi chwilę. Za ile? Dobra, git, bo jak chwilę. Dobra, parę. To on tak był ubrany? No, był! O, k***wa! Wyskocz po niego i go tu wrzuć. No nie mogę wysiąść! Stary, ja spadam! Ja nie wiem, co tu się dzieje! Bo telefon wybrałeś. Kurwa, niech mi pomoże administrator z reportu! Nie wylądujemy. O, dobra, jest git! Dobra, już jestem. Nieważne. Tutaj cię rzucę. O, kurwa! Myślałem, że się połamałem! Taki dźwięk kości! Dobra. Ty, ja wylądowałem tu, ale jestem kozak. O, kurwa. Co? Nic, spokojnie. Bałeś. Dobra, to pogadamy, Blasz poleży. Dawaj na górę. No to leży, nie? Na górę chilla, tam ta psycholog chyba siedzi, ona. No to daj, no to skonfrontujemy. To nie mnie przynajmniej, nie wiem, posłucham. Zobaczymy farmazon, co powie. Jedziecie, no przecież nic jej nie zrobię, jestem na resocjalizacji, tak? Kurs pierwszej pomocy albo coś? No, oj, bez kitu, to jest lekarz. To jest lekarz, to bez posłucham. To kurs pierwszej pomocy pewnie ma. Ale nie, na Blasz bądź albo helgi. Dzień dobry. Cześć. Kurwa, to ona. O, w sensie ja mogę opatrzyć go tyle, ile mogę na miejscu. No pewnie, tak na plus minus. Chodźmy na chwilę. Ej, dobra, chcesz pierwszą historię czy drugą? Pierwszą, a później drugą. Dobra. Pierwsza jest taka, że to faktycznie ona, lol, beka, teraz pamiętam. Jesteś głupi jak był, kurwa. Ale sądowo nikt mi nie udowodni, nikt, bo powiedziałem lol, to ona, beka. Ale to również dobrze mogłem powiedzieć, że ją widziałem wczoraj w sklepie i ty, kurwa, to ona, beka. No, więc prawnie nic nie ten. Chcesz drugą? Jak ona coś mówiła, to było słychać jakiś szum, nie? Jakieś schizofrenie. No, jakiś typa obok. No. Przypomniało mi się, jak jest taka strona Epal i Sabina Bukajew w dniu walentynek, o k***a, pali się ognisko, zamawiał jakieś laski, no nie? Do pogadania. No, i te laski odpowiadały i tam w tle było słychać jakichś typów i chłop się pyta, ty, a co, kochana, a co tam w tle jakiegoś faceta słychać, to twój ojciec, a on? Nie, mój chłopak. I wyobraź sobie, że jesteś chłopakiem laski, no nie? No. I ona nagle w walentynki wieczór odchodzi od ciebie do komputera, bo musi z chłopem pogadać, bo jej zapłacił pieniądze. Wyobraź sobie to, że ona mówi, czekaj, muszę z kimś zagrać w Lola jeden mecz, bo mi zapłaci. I zaraz, kto bardziej przegrał? Klient, który zapłacił $5, żeby zagrać z kimś w Lola? Walentynki? Nie no, co wpadę w jakiś dzień. Czy facet, który w walentynki spędza czas z dziewczyną, ale ona musi odejść, pyknąć w Lola z jakimś typem, bo mu sobie zapłacił. O, kurwa, a wiesz, co jest jeszcze lepsze? Czekaj, bo to jest lepsze. Ja teraz to nie mogę, nie będę mógł zasnąć. No. Typiara, o której opowiadam, miała idealnie ten sam głos. Co ta medyczka? I ta medyczka to też tak. Co ta medyczka? Dobra, wchodzę bezpośrednio. Nie. Przepraszam, mam pytanie. Słucham? Pani świadczy usługi na Epalu? Na czym? Dobra, nieważne. I co z blusą? No, pani opatrzyła. Gra pani w Lola Czyli gra pani w Lola za $5? Za $5. Nie. Dobra, okej. Okay. Nie, bo nie ma nic z tym złego, nie? No wiesz, za $5 też nie, poszedł, no, nie? Nie ma problemu. No, grać w giereczki za pieniądze? Za hajs? Daj spokój, easy. No nie? Więc to nie jest nic złego, żeby nie było, że tutaj... Streamerzy, bo, no, nie? Ta. Żeby nie było, że tutaj było doczepliwe, prawda? To w ogóle nie było doczepliwe. No, tutaj było pytanie po prostu ten. No właśnie. Zamiast w ogóle nie. Ej, dobra, co my odpalamy? Albo w ogóle robić jakieś napady na bank, no? O! Nie. No jesteś właśnie... Dobra, nie jesteś rozjebany. No mów, no. Ona ma żółte papiery. No. Żeby to była ona. Nylan, właśnie dostałem teczki na ciebie, zaraz o tym porozmawiamy, bo to są dosyć obciążające teczki. Od Alberta Spido. A, ale Albert Spido ma numer, nie odpowiada. Ej, rozumiesz, że... No. Solidni. Ty pomyślałbyś, że moja ekipa jest rozjebana, nie? Wiesz, krewecą i tepe. Wiesz, co robi Nylan z Solidnych? No. W środku dnia, losowo, wyobraź sobie, że teraz, odpinam swoją kartę SIM, żeby z dupą pojeździć. Odpinam kartę SIM.
Rozumiesz? Żeby mi nikt nie przeszkadzał. Rozumiesz? Czy jesteśmy w stanie mu pomóc? A może go ogrzejemy, bo może mu zimno, Blasz, to by nie jest zimno? Nie, ja jestem w dobrym kombinezonie kurdzieleckim. To porozmawiajmy, Grzegorzu, przy ognisku. Czekaj, bo muszę to sprawdzić. Co tu się odbywa? A nie wiem. Może je pani przesunąć, jak kota bliżej ognisku. Żebnisko? Zawieź mnie na szpital. I Blusza też. Nie też. Było super, było panią zobaczyć w ogóle. Dziękuję bardzo. No to jest rozpalone. Wiesz o tym, nie? To jest rozpalone. Siedziałem sobie i się s***ałem. No to pięknie, pięknie, pięknie. Chyba ożarek ognia wpadł mi między oczy. Pani medyczko, czy pani ma do mnie uraz? Nie, czemu? Nie, no właśnie. Słyszałam, że się pani drugi raz bała. Widzimy się zaraz. Niech pani szykuje drugie oko. Spokojnie, wszystko zaraz do oceanu. Ty, ona się r***ała na mnie, bo skąd ty mogłeś o tym wiedzieć? To ja ją mogę z***ać teraz. Powiedziałem jej, że daję jej drugie szanse. Szkoda, że jestem w programie resocjalizacyjnym. A witam. Chwila. Nie, ty... Czy wy to widzicie? Mia Foster Online. Mia Foster Online. Rozumiesz to? Ty, faktycznie, Mia Foster... A ja to co siebie to powiedziałem w tym... O, przepraszam bardzo. A online w tablecie oczywiście, zarejestrowała się do tabletu. I ja myślałem, że do was to mówię, a jak k***a wykrzykuje Mia Foster Online. Nie no, jest online w tablecie, jako nawet że... Nawet jest tak, zalogowała się do tabletu. Lincoln, ja rozumiem wszystko. Mi możesz powiedzieć wszystko. Jeżeli powiesz, że rozpoczynasz g***owski związek na dachu, luz, stary, jakby nic okej, nie? Jeżeli powiesz mi teraz, że rozpoczynasz biznesową operację, to jakby no, stary, no jest profit z tego, tak? Są jakieś pieniądze, no, robisz to, tak. Prawda? Ale że ty się k***a nie obudziłeś, póki mi jej nie było, ty Judaszu p***lony. I się rozłączam, i się rozłączam. Rozłączam się. Teraz odczekuję 25 sekund jeszcze. 20 sekund. 2, 1. Erwin Nakles, słucham. Nie wiedziałem, że ona już teraz będzie, no. Jej miało dzisiaj nie być, ja miałem być, ale później. Ze starym, na skutek. Okej, porozmawiam z siebie przez telefon. Rozłączam się bez słowa. Blasz. No, słucham cię, no. Przemów do Lincolna, ja się nawet nie odezwę słowem. Podejdź i mu powiedz. Ja mam mu powiedzieć. Co? Mhm. A ja nie, on już dostał za mnie. Ja mogę iść spać, nie? No nie, bo teraz jest znowu prawny do mnie, skąd ja miałem wiedzieć, czy ty będziesz już teraz. Cześć. Cześć. Cześć, Mia. Cześć, co tam? Zapraszam Erwin do biura, musimy porozmawiać. O. Bas, ja rozumiem wszystko. Jeżeli byś mi powiedział dzisiaj, że idziesz na dach rozpocząć g***owski związek, to ja bym to zrozumiał, nie? Jakbyś powiedział, że rozpoczynasz operację biznesową, też bym to zrozumiał. Ale żeby się nie budzić, dopóki d*** nie będzie? Czekaj, bo chyba nie dowierzam. Oni są tak samo ubrani. Nie. Czekaj, wyjdziemy, że po picie chyba tylko, czekaj. Zostawiłem tu picie? Zostawiłem tu picie. Zostawiłem to. Mam tę ubranie, choć jest w pokoju szefa. Tak, jo. A, dobra, myślałem, że... Czemu ty jesteś bossy? Oni są tak samo ubrani. To są jakieś jaja. Jeszcze buty Lincoln do nas też zaczął strzelać. Przecież on otwiera ogień. Dobra, wy zasłużyliście akurat, ale... Za co zasłużyliście? Bo za trollowanie. Nieprawda. Czyli teraz jak nie ma mi, nie ma jego. Tak. Ja już to gdzieś widziałem. To, czekaj, bo ja chciałbym to make a point. Ja tu siedzę od rana, znaczy od 15. I był Lincoln, na chwilę się obudził, zadzwoniłem, nie odebrał i poszedł spać. A teraz Mia się po... A zauważliwy, ja nie żebym coś ten, ale Mia na tamten napisała, no będę koło 22 i wtedy Lincoln gdzie? 21, no będę za godzinę na tej zewnętrznej. Czekaj, sprawdzam to. Tam odnośnie meczówce, musisz ten, scrollnąć sobie maila. Zakrzot. Ja wrócę pewnie do 22 do domu dopiero, lola. Trolik, 21:20, ja będę za jakieś 40 minut. Zagram sobie jeszcze w CSa jeden mecz i wbijam. Ja p***dole było tak. Jesteśmy straceni! Na co jeszcze p***dole było tak. Dzisiaj. Albercie, chodź na jeden boosting, musimy przegadać wtedy ten temat. I akurat sobie zrobimy. Głowa mi jeszcze niżej opadła przez was. Jeszcze niżej. Cyła. Jak to było, widzowie? Zrozpaczony? Nie. Zawiedzeni. Czy ja... Zanim to się zacznie, czy ja coś zrobiłam? Ty nie! Ty może to nie! To było, widzowie, przygnębione. Ciebie nie było. Dzięki. Co ja zrobiłem? Ktoś cię nie budzi do ekipy, a potem to się budzi, Mia, jak twoja ty wina, jesteś. Że oni tacy są. Ktoś mówi, że go nie ma, bo ciebie nie ma, a jak na mailu piszesz, że jesteś nie, odmyty, ludzik, drugiej, to się chodź, budzi. Mia, chodź. Nie, to się dzieje. My wręcz powinniśmy być wdzięczni Mii. My jesteśmy rozjebani. Rozumiesz? My jesteśmy rozjebani. Dopóki to byłem sama, on był na komendzie. Słuchaj, Spido, jutro mnie pytasz, o której będę, ja mówię, nie wiem, a o której Mia będzie. Rozumiesz, nie? Bo tak to wiesz, po co ja mam wbijać, nie? Wiesz, o co chodzi, nie?
Po co ja miał mówię? Miał, jutro będziesz? Miał, który jutro będziesz? Bo żebym sobie rozpisał, wiesz, harmonogram, nie? To jest lipa, nie? Bo ja jutro to tak 23 minuta. No to będę o 23. A, czyli w prime time nie ma ekip. No to ja z solidnymi. No czyli w prime time. Ej, a możemy speedować do solidnych? Bierzemy jeszcze Blasza. Blasz też jest w solidnych. Solidny Blasz. Nie, nie, ja gadałem z Charlie, powiedział, że git. Bo się plany zmieniły. Dobra, dawaj, wyciągaj furę. A co kupiłeś? W ogóle pokaż. To jest widzowie koniec. To jest oficjalnie koniec. Pistoletu, żeby ktoś miał, bo. Blasz będzie miał. Czas zarobić pieniądze. Chodźmy. Dawaj do Bagaja. Do Bagaja, Blasz. Szanowni Państwo, oficjalnie. Mogę powiedzieć tak. Przyszedłby do mnie Bas i powiedział, że rozpoczyna biznesową operację i będzie teraz ruszył się z jakimś policjantem. Tam powiedział, że nie ma najmniejszego problemu. No nie? Ale żeby był pod telefonem. Nawet jestem w stanie zaakceptować Nylana, który wyłącza telefon na czas randki. Jest no to... Jest to... To był top cringe. Ale do 20 minut temu, bo coś przebiło top cream. Mianowicie budzenie się tylko pod warunkiem, że jest b***era. Uuuuła. Wy jesteście rozbani. No powiem tak, Lincoln. Czy my? My czy ty? No właśnie. Godzina 19:40, grałem z chłopakami w Counter Strike'a. No bo już wiedziałeś, że nie ma co się budzić. Bo przecież mi ja dopiero po 22. Ta informacja była. Ale bardzo mi miło, Lincoln, że użyłeś tak zwanego smoke grenade'a, korzystając z narracji CS-owej, użyłeś smoke'a, zasłony dymnej, obudziłeś się i zadzwoniłeś do mnie. Co tam u mnie? O 19:40 wejdę zagrać 3 gry w grę Counter Strike i później będę. Patrz, 3 gry, bo on już sobie wyliczył, że od 19 do 22 zagra 3. To jest, nie. To nie jest moja wina. To nie jest twoja wina, rozumiem, to nie jest twoja wina. Pewnie, to jest nie twoja wina. Po prostu powiedz tak, chłopaki macie rację. Odpaliło mi od posiadania dziewczyny. Przepraszam. I my wtedy powiemy, no okej. Nie no, wyjeżdżam. Dobra, rozpoczyna się tak zwana hacking era. Ja tej apki nie odwali, nie? Ogólnie no siwy, tak. Jak coś to sorry, ale od jutra ja tylko się budzę, jak będzie Majoris na mieście. Inaczej to tak sobie będę siedział. Ale ty to rozumiesz? Szydełkowo. No, dostarczy cię na Globo, jakby miał kałużę. Ej, mieliśmy robić tego Globo, no ale widzisz, co tu się zrobiło. Kochałem cię. I byłem ostatni, który by nabijał na pal za posiadanie laski. Kliknąłem coś nosem. Ale dzisiaj nie mogę nie być za bazem tej sytuacji. Ale Bas był ze mną. Na CS-ie? I Bas i Sagan. Speedo! Idziemy do Solin. Ze mną była cała ekipa. Mija, jeżeli bym cię mógł prosić, jakby kiedykolwiek wyszedł nowy napad, to żebyś była w prime time, okej? Okay? Bo inaczej nie będę... No, dziękuję ci bardzo. Dzięki. Hakuję. Nie strzelam do nich. Strzel we mnie, Judaszu. 11-11. Dobra. To jest widzowie, to już jest koniec. 10-07, nie ma widzowie, nie ma czegoś takiego jak 10-07, nie ma. 5-3-15. Jest. Nie że speedo nie ma. FGPK. Robimy to, jesteśmy tutaj, we're here. Jeden masz? Jeden. Uwagi. Spoko ten sultan teraz wygląda, nawet. Ej, ładna ta fura. Marka. No, B-klasa to jest. On to jest sultan, ale wygląda inaczej? Tak, to jest klasyczny sultan czteroosobowy, tylko że on, odkąd mamy te Americano staff, to no, on trochę inaczej wygląda jak Subarka, ale to w B-klasie tak jak jest. I całkiem jest okej. Okay. Na początku powiem ci, że go nienawidziłem i miałem takie, nie, to nie może u nas być w mieście, a potem się z tym polubiłem, bo spokojnie nikt ma nawet. It is the end. No, chyba nie wiedziałem, że Lincoln jest taką krewetą. Wiedziałem, że jest, bo szuka swoich bibi i tak dalej. Ale tak, to jest way to done. Stary, jak na razie 100% win ratio. Jedyne, co się może tutaj zaskoczyć, to emotki. Okej. Emotki są mocne, ale czasami powiem ci, że łatwiejsze niż te... Najgorszy to jest Braille. Jezu, Braille to jest już tragedia. No, ale Braille ma ten plus, że możesz szukać, że nie musisz szukać dwóch wzorów, bo się nigdy nie powtarza więcej niż raz, tylko więc zapamiętujesz sobie albo to, co ma najmniej kropek, albo jakiś najbardziej charakterystyczny. Zrobiony? Ty, normalnie jaki haker! Uruchomiony!